najbardziej typowym przykładem, który chciałbym podać w tym momencie, jest diagnostyka chorób wywoływanych przez DNA wirusy, czy to będzie w weterynarii, czy w medycynie ludzkiej. Otóż metoda PCR jest doskonałą metodą do tego, żeby po pierwsze stwierdzić, czy człowiek lub zwierzę jest zarażony jakimś konkretnym wirusem. Co więcej, jest bardzo dobrym narzędziem, jeśli prowadzone jest to ilościowo, na jakim etapie choroby czy procesu zakażenia dany osobnik się znajduje. Zgodnie z taką najbardziej podstawową zasadą medycyny, że lepiej zapobiegać niż leczyć, możemy powiedzieć, że im wcześniej wykryjemy chorobę, najlepiej by było, żebyśmy ją wykryli jeszcze w momencie, w którym nie ma żadnych wyraźnych objawów choroby, prawda? Człowiek czy zwierzę zachowuje się normalnie i już jest zarażony. I chciałbym się teraz dokładniej zająć kolejno różnymi czynnikami, od których ta reakcja zależy, i przedstawić mechanizmy ich działania oraz niebezpieczeństwa, na które możemy się natknąć. Kluczowym problemem, jeśli chodzi o specyficzność reakcji PCR, czyli o sytuację taką, jaką mieliśmy na ścieżce czwartej analizowanego żelu, gdzie oprócz produktu właściwego mieliśmy jeszcze produkty tak zwane niespecyficzne, czyli powielone przez tą samą parę primerów inne odcinki DNA, których w ogóle sobie nie życzyliśmy i się nie spodziewaliśmy. Jaki jest mechanizm powstawania właśnie takiego braku specyficzności? Otóż krytycznym elementem jest tutaj wartość temperatury, i to nie wartość temperatury, którą pokazuje nam wyświetlacz termocyklera, czyli urządzenia, w którym, przy pomocy którego kontrolujemy temperaturę, ale rzeczywiście panująca temperatura w mieszaninie reakcyjnej. I możliwe są następujące trzy przypadki. W tak zwanej optymalnej temperaturze wiązania się starterów z DNA matrycowym powstaje jeden i tylko jeden produkt reakcji, to znaczy mamy stuprocentową specyficzność tejże reakcji. Polega to na tym, że stwarzamy z jednej strony na tyle restrykcyjne warunki, że niespecyficzne produkty nie mogą powstawać, ale pozwalamy na to, żeby ten właściwy produkt jeszcze powstał. Wracamy tutaj też do pojęcia temperatury reakcji i drugiej fazy elementarnego cyklu reakcji PCR. Już wspominałem, że ta temperatura w zależności od właściwości starterów jest różna. I teraz dla każdej indywidualnej pary starterów musimy dobrać odpowiednią temperaturę ich wiązania się z DNA matrycowym. I na tym jakby polega cała sztuka optymalizacji, jeśli chodzi o poprawienie czy też uzyskanie właściwej specyficzności reakcji. Z góry trudno jest zdefiniować, jaka temperatura jest temperaturą optymalną. Istnieją lepsze lub gorsze wzory matematyczne, które opierając się na właściwościach tychże starterów pozwalają przewidzieć z dosyć dużą dokładnością, jaka ta temperatura powinna być, ale jak się Państwo przekonacie przy omawianiu dalszych przezroczy, to może być trudne i często jest teoretycznie niemożliwe. Jedyną tak naprawdę skuteczną drogą do tego, żeby stwierdzić, jaka temperatura jest właściwa, jest przeprowadzenie eksperymentu. I do tego bardzo przydają się termocyklery z tak zwaną funkcją gradientu temperatury, w którym w jednym eksperymencie możemy przetestować cały przedział temperatur. Najlepiej by było, żeby to był możliwie szeroki przedział, powiedzmy około 20 stopni. I wtedy analizując produkty tych wszystkich reakcji, które poza tym są prowadzone w identycznych warunkach, jedynym czynnikiem różniącym warunki reakcji w poszczególnych probówkach jest temperatura, możemy po analizie na żelu agarozowym stwierdzić, w której temperaturze reakcja zaszła najlepiej, a najlepszy wynik reakcji wygląda tak, że wybieramy ten, w którym wydajność reakcji, czyli intensywność tego prążka jest najwyższa, a jednocześnie nie uzyskaliśmy żadnych niespecyficznych produktów, czyli dodatkowych prążków w danej ścieżce elektroforetycznej. Czym grozi stosowanie niewłaściwej temperatury, to widać właśnie na załączonej ilustracji. Jeśli temperatura będzie zbyt wysoka, to uzyskamy taką sytuację, że nawet ten właściwy produkt nie powstanie, ponieważ stosując zbyt wysoką temperaturę, zerwiemy także wiązanie między starterem, a dokładnie komplementarną do niego
sekwencją. To na poziomie takim cząsteczkowym wygląda w ten sposób, że temperatura jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek otaczających, interesujący nas układ molekularny. Im temperatura jest wyższa, tym energia tych bombardujących cząsteczek, na przykład wody, jest wyższa. W związku z tym, jeśli mamy skończoną ilość wiązań pomiędzy sekwencją startera, a odpowiadającą mu sekwencją w DNA matrycowym, zawsze znajdziemy taką temperaturę, w której energia bombardujących cząsteczek po prostu ten układ zniszczy, nie dopuści do jego powstania czy też stabilizacji. W związku z tym nie zajdzie konieczny warunek do tego, żeby polimeraza, korzystając z takiej stabilnej hybrydy, mogła zacząć reakcję syntezy. I wtedy mamy taką sytuację jak na ścieżce drugiej i wtedy możemy jakby w ogóle nie uzyskać produktu. Jeśli zastosujemy temperaturę niższą od optymalnej, to będziemy mieli wynik taki, jaki mieliśmy na ścieżce czwartej. Czyli ponieważ ta energia bombardujących cząsteczek rozpuszczalnika jest niska, w związku z tym nic nie przeszkadza, nie przeszkadza powstawaniu hybryd prawidłowych, w związku z tym prawidłowego, spodziewanego produktu reakcji, ale też hybrydy, które są nie do końca komplementarne, czyli które wytworzyły mniejszą niż maksymalną ilość wiązań wodorowych, czyli siła wiązania między nimi a DNA matrycowym jest mała, też są tolerowane. Wspominałem już o czymś takim jak restrykcyjność warunków. Tutaj właśnie musimy, optymalizacja temperaturowa reakcji PCR polega na tym, żeby dobrać temperaturę na tyle niską, żeby właściwy produkt mógł powstać i na tyle wysoką, żeby wykluczyć, jakby odciąć wszystkie produkty niespecyficzne, czyli żebyśmy nie prowadzili do sytuacji takiej, jaką widzieliśmy na ścieżce czwartej. Wspominałem na początku, że jednym z bardzo niebezpiecznych momentów w reakcji PCR jest niepełna denaturacja matrycy. Związane jest to z tym, że jakby nie wszystkie miejsca, które powinny być rozpoznawane przez startery reakcji, zostaną odkryte, udostępnione, jakby otwarte, prawda? Ta dwuniciowa struktura DNA musi zostać otwarta po to, żeby odpowiednie sekwencje były dostępne dla starterów. I tego rodzaju zjawisko, czyli niepełna denaturacja matrycy, bardzo fatalnie odbija się na wydajności reakcji. Najbardziej naturalnym sposobem myślenia w tejże sytuacji jest skłonność do podwyższenia temperatury, tak? Albo przedłużenia czasu jej działania. Jeśli mamy problemy z dysocjowaniem dwuniciowego DNA, to najprościej byłoby podwyższyć temperaturę. Otóż nie można tego robić bezkarnie. Zbyt wysoka temperatura denaturacji DNA powoduje bardzo ciężkie uszkodzenia DNA matrycowego. To zjawisko zwie się depurynacją matrycy, czyli odrywaniu zasad purynowych od nici DNA. I takie, mówiąc obrazowo, wyszczerbione DNA jest bardzo złym substratem do reakcji PCR. I zamiast uzyskać wynik pozytywny, czyli poprawienie wydajności reakcji, możemy tą całą reakcję w ten sposób zepsuć. Drugim możliwym sposobem jest zachowanie tej samej temperatury co poprzednio, ale wydłużenie czasu jej działania. I ta metoda się bardzo dobrze sprawdza, ale też do pewnego momentu. To znaczy w części przypadków przedłużenie czasu denaturacji matrycy powoduje jej jakby stuprocentową dysocjację i przygotowanie we właściwej formie do dalszych etapów reakcji. Ale w niektórych przypadkach jest to niebezpieczne i w dalszej części wykładu na konkretnych przypadkach, fotografiach będę pokazywał skutki zbyt długiego działania odpowiednią temperaturą. Wracając do kwestii starterów i tego, w jaki sposób wybrać optymalną temperaturę wiązania starterów z DNA matrycowym, mamy tutaj następujące metody. Możemy tą temperaturę spróbować wyliczyć i macie w tej chwili Państwo na ekranie najprostszy z wzorów, który służy do szacowania tejże temperatury. Tutaj od razu ważne rozróżnienie. Otóż tak jak widać po lewej stronie znaku równości, tam mamy parametr, który nazywa się po angielsku melting temperature, TM, czyli temperatura topnienia DNA. Otóż dosyć częstym błędem u ludzi, którzy zaczynają przygodę z PCR-em, jest
stawianie znaku równości między temperaturą topnienia DNA a optymalną temperaturą wiązania starterów. Otóż temperatura topnienia, ten parametr TM oznacza, że w tej konkretnej temperaturze połowa, dokładnie 50% starterów będzie w formie związanej z DNA matrycowym, a druga połowa jest w stanie wolnym, czyli takie stan równowagi, gdzie dokładnie połowa jest w jednym stanie, połowa w drugim. Otóż jest to sytuacja, która nie jest korzystna, no nie tego oczekujemy. My tak naprawdę chcielibyśmy, że 100% możliwych do powstania par między starterem a odpowiadającą mu sekwencją w DNA matrycowym, żeby było wykorzystane. Tak? Bo od tego zależy między innymi wydajność reakcji. W związku z tym mówi się w podręcznikach, że optymalna temperatura wiązania starterów powinna być od 2 do 5 stopni niższa od tej temperatury topnienia, czyli tego TM wyliczonego z wzoru. Ten wzór, który macie Państwo na ekranie, jest wzorem, od którego warto zacząć rozważania nad wyliczaniem właściwej temperatury wiązania starterów, natomiast jest on kompletnie nieprawidłowy. Otóż autor tego wzoru, pan Wallace, wiele, wiele lat temu już zastrzegł się, że ten wzór jest słuszny tylko dla polinukleotydów krótszych niż 18 jednostek, tak jak jest tam pisane, i że badał to w warunkach roztworu soli jednowartościowych o wartości 1 mola. To jest bardzo duże stężenie soli. Natomiast w typowych warunkach, które mamy w reakcji PCR, startery są zawsze dużo dłuższe, to znaczy mają od 22 do 28 w typowych przypadkach, taką mają długość, 22-28 nukleotydów, czyli są dłuższe od tej podanej granicznej we wzorze, a jednocześnie stężenie soli jednowartościowych, najczęściej stężenie, to jest stężenie soli potasu, jest mniej więcej 20-krotnie niższe, to znaczy około 50 milimoli. W związku z tym ten wzór może służyć do takiego wstępnego wprowadzenia w sprawę, natomiast na pewno nie wolno go używać do wyliczania temperatury wiązania starterów. Ale ponieważ jest najprostszy, to warto od niego zacząć. Macie Państwo w tym wzorze jakby dwa czynniki, to znaczy ilość par AT i GC. Te dwie kategorie zostały wyodrębnione ze względu na różną ilość wiązań wodorowych, które one tworzą. I pary GC, tak jak wspominałem, tworzą 3 wiązania wodorowe, pary AT 2 wiązania wodorowe. W związku z tym, jeśli przyjmiemy, że pojedyncze wiązanie wodorowe ma mniej więcej stałą energię, to pary GC tworzą silniejsze oddziaływania niż pary AT. W związku z tym współczynniki przy nich, przy tych odpowiednich wyrazach, muszą być różne i oddają właśnie tą różnicę. Mamy wartość 4 przy GC i wartość 2 przy AT. I na kolejnym przezroczu widać, jak się do tego praktycznie podchodzi. Tu mamy hipotetyczny starter, bardzo krótki, bo on tutaj jest tylko po to, żeby pokazać zasadę metody. I przez proste zliczenie literek G i C oraz A i T oraz przemnożenie ich przez odpowiednie współczynniki, czyli w jednym przypadku 4, a w drugim 2, uzyskujemy w wyniku wartość temperatury, w tym przypadku 52 stopnie, która, przypominam, jest tą temperaturą topnienia, czyli sytuacją taką, że w temperaturze 52 stopni ten konkretny starter, który jest pokazany na przezroczu, połowa jego kopii będzie związana z odpowiednią komplementarną sekwencją w DNA, a połowa będzie swobodnie pływała w roztworze. Teraz, jeśli od tych 52 stopni odejmiemy, w zależności od autorów, od 2 do 5 stopni Celsjusza, czyli w zakresie od 47 do 50 stopni Celsjusza, leży ta optymalna temperatura wiązania starterów, gdyby ten wzór był prawdziwy. Ten wzór się często sprawdza, ale sprawdza się przypadkiem. To znaczy on tak ogólnie jest zły, natomiast ze względu na to, że ta reakcja jednak jest dosyć odporna na różne niedoskonałości, potrafi ta temperatura wyliczona się sprawdzić. Wzorami, które prowadzą do uzyskania dużo bardziej dokładnych i prawidłowych wyników, są wzory, które widzicie Państwo w tej chwili na
ekranie. Ich analizę chciałbym przeprowadzić bardzo prosto, żeby pokazać, od jakich czynników zależy ta właściwa temperatura wiązania starterów. Zaczynając od góry, mamy najpierw zwykły współczynnik liczbowy, potem następny wyraz to jest logarytm dziesiętny ze stężenia jonów, jednowartościowych jonów, najczęściej to jest jon potasu. Ponieważ stężenie jonów potasu w buforze, w którym prowadzimy reakcję, jest znane, więc możemy łatwo to sobie wyliczyć. Następnym wyrazem tego pierwszego wzoru jest procent par GC. Mówiliśmy już o tym, że temperatura wiązania starterów silnie zależy od procentowej zawartości par GC i tutaj jest to uwzględnione z odpowiednim współczynnikiem. I ostatni wyraz to jest długość tegoż startera, o czym też już wcześniej mówiliśmy. Czyli mimo pozornej komplikacji ten wzór mówi prawie dokładnie to, co poprzednie, ale jednocześnie uwzględnia też długość startera, czego wzór Wallace'a w ogóle nie uwzględnia. Prawda? Tam to zależało tylko od procentowej zawartości par GC z odpowiednimi współczynnikami. Drugi wzór, który jest modyfikacją pierwszego, tak naprawdę ma zilustrować, pokazać jeszcze jedną bardzo ważną cechę, bardzo ważne zastosowanie reakcji PCR. Otóż oprócz powtarzających się takich czynników jak stężenie kationów jednowartościowych, zawartości par GC i długości startera, mamy jeszcze tak zwany procent niesparowania. Otóż ten wzór stosujemy wtedy, kiedy projektujemy startery do wykrywania mutacji w DNA, ponieważ ten procent niesparowania to jest właśnie to, co pozwala nam na rozróżnienie sekwencji DNA zmutowanej i prawidłowej, czyli na przykład w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych ta metoda, tak skonstruowane startery są podstawą właśnie diagnostyki, na przykład diagnostyki prenatalnej, czy w ogóle diagnostyki chorób genetycznie uwarunkowanych. Oczywiście wszystkie to, o czym mówię, ma ogromne zastosowanie po prostu w badaniach naukowych, gdzie to jest codziennością. Ostatni, trzeci wzór, który też jest jakby pochodną pierwszego, przytoczyłem tylko dlatego, żeby pokazać, że można tam też i trzeba uwzględnić pewne dodatkowe czynniki. Dosyć duża część tego dzisiejszego wykładu będzie poświęcona czynnikom ułatwiającym denaturację DNA i ten wzór właśnie pozwala na uwzględnienie obecności tychże czynników. Substancja zwana formamidem, który w ostatnim wierszu tego przezrocza jest wymieniona, jest substancją, która dodawana jest do mieszaniny reakcyjnej w sytuacji, kiedy mamy do zbadania fragmenty DNA o bardzo dużej zawartości par GC, czyli fragmenty DNA bardzo trudno ulegające denaturacji. Jak już wspomniałem wcześniej, nie można bez konsekwencji podnosić w nieskończoność temperatury, bo to powoduje degradację samej matrycy i ogólne uszkodzenie reakcji PCR. W związku z tym, w momencie, kiedy podnoszenie temperatury lub też przedłużanie czasu jej działania jest barierą dla dalszych badań, wtedy dodaje się substancji ułatwiających denaturację DNA w tej samej temperaturze, w jaką prowadziliśmy ją poprzednio. I formamid jest jedną z takich substancji, a o całej grupie tego rodzaju narzędzi do optymalizacji reakcji PCR, czyli poprawiania jej wyników mimo pewnych niedoskonałości, będzie poświęcona następna część wykładu. Wspominałem już o tym, ale chciałbym to teraz podkreślić już bardzo silnie, że wszystkie te wyliczenia, one oczywiście mogą być prowadzone z mniejszą lub większą dokładnością. Najczęściej, ponieważ nikt z nas nie syntetyzuje starterów własnoręcznie, tylko zamawiane są w wyspecjalizowanych firmach, a te firmy mają programy komputerowe, które jakby automatycznie wyliczają nam właśnie tą optymalną temperaturę wiązania starterów i najczęściej po prostu należy polegać na tych wartościach temperatur, które podaje producent starterów. Natomiast jeśli wprowadziliśmy do reakcji PCR jakiekolwiek modyfikacje, na przykład dodaliśmy tego formamidu czy innych podobnie działających substancji, to najczęściej zamiast prowadzić tego rodzaju obliczenia, najlepiej jest przeprowadzić jeden kontrolny eksperyment w termocyklerze z gradientem temperatury i zbadać praktycznie, w jakiej temperaturze uzyskujemy najlepsze, najbardziej optymalne wyniki i z praktycznego punktu widzenia jest to najszybszy sposób dojścia do temperatury optymalnej, czyli jakby niejako od końca, obserwując wyniki reakcji.
Przechodzimy w tej chwili do głównego tematu dzisiejszego wykładu, czyli do optymalizacji reakcji PCR. Pod pojęciem optymalizacji rozumiem wszystkie możliwe zabiegi, które pozwalają na usunięciu niedoskonałości tej reakcji, czy też usunięciu pewnych wątpliwości związanych z interpretacją wyników. Często jest tak, że wyniki reakcji są niejednoznaczne, zwłaszcza w bardziej skomplikowanych przypadkach, i żeby nabrać całkowitej pewności, że to, co mówimy, odpowiada rzeczywistości, no musimy się po prostu upewnić, czyli tą reakcję tak poprawić, żeby wynik był jednoznaczny. I pod pojęciem optymalizacji rozumiemy cztery różne działania, są cztery różne możliwości. Po pierwsze, możemy być niezadowoleni z wydajności reakcji PCR, czyli otrzymujemy albo bardzo słaby prążek na żelu, albo też nie otrzymujemy go w ogóle. Następnym powodem do tego rodzaju działań jest poprawienie specyficzności reakcji PCR. Tutaj odwołam się znowu do tego pierwotnego żelu i ścieżki numer 4, w której oprócz produktu właściwego mamy jeszcze produkty dodatkowe, właśnie niespecyficzne. Żeby pozbyć się tych niespecyficznych produktów, musimy podjąć pewne konkretne działania. Czułość metody wykrywania wirusów w organizmach zwierzęcych czy ludzkich jest krytyczna w tym, do tego procesie i dlatego tak często kładziemy ogromny nacisk na czułość reakcji PCR, co przekłada się wprost na następującą sprawę. Otóż dążymy do tego, żeby z jak najmniejszej ilości materiału wyjściowego, w granicznym przypadku z jednej cząsteczki DNA, bo nawet to jest możliwe i przykłady tego będę podawał w dalszej części wykładu, my możemy uzyskać właśnie te rzeczone milion kopii DNA i już bardzo łatwo stwierdzić, że jest to po prostu fragment danego wirusa, a to rozróżnienia dokonujemy na podstawie konstrukcji starterów. Wszystkie decyzje dotyczące wyboru związane są z zaprojektowaniem odpowiednich starterów. W tym przypadku musimy po prostu zaprojektować parę starterów, która jest specyficzna dla DNA wirusowego, a nie dla DNA ludzkiego, czyli która kompletnie zignoruje w badanej próbce obecność nawet ogromnej ilości DNA pochodzącego od człowieka, a znajdzie możliwie najmniejszą jakby ilość kopii DNA wirusowego i namnoży fragment wybrany z DNA takiego wirusa i pokaże, czyli pozytywny wynik amplifikacji namnożenia świadczy o tym, że w danej próbce oprócz DNA pacjenta było także DNA wirusa. Oczywiście to dotyczy także i RNA wirusów, ale o tym w dalszej części wykładu. Ostatnim parametrem, którym podlega optymalizacji, jest jakby wierność przepisywania tejże sekwencji, czyli to jest problem związany z dążnością do niewprowadzania dodatkowych mutacji do DNA, które ulega syntezie, ale nie będzie to tematem dzisiejszego wykładu. Jeśli chodzi o optymalizację reakcji PCR, czyli zbiór pewnych zasad związanych z poprawianiem jakości uzyskiwanych wyników, zależy to jeszcze od kilku następujących spraw. Po pierwsze, czy naszą reakcję prowadzimy dlatego, że chcemy po prostu stwierdzić obecność lub nieobecność pewnego fragmentu DNA, czyli ma to zastosowanie czysto badawcze, lub też, co często jest potrzebne, zależy nam na maksymalnej wydajności reakcji, to znaczy produkt reakcji PCR będzie dopiero materiałem do badania w różnych innych reakcjach i postępowaniu diagnostycznym później. W związku z tym w tym przypadku oczywiste jest, że przede wszystkim zależy nam na wydajności reakcji, a w przypadku diagnostyki na specyficzności i jakby pewności wyniku. Omawiając poszczególne czynniki decydujące o tym, jakiej jakości jest wynik reakcji PCR, możemy powiedzieć tak, że jakość wyników zależy bardzo silnie od jakości i czystości matrycowego DNA. Czyli wracając do sytuacji ludzkiej, te kilkaset kopii DNA człowieka, w którym szukamy na przykład konkretnej mutacji odpowiedzialnej za chorobę, musi być po pierwsze dobrze oczyszczone, po drugie nie możemy podczas procesu oczyszczania wprowadzać dodatkowych jakby uszkodzeń czy też zanieczyszczeń do DNA.
I uszkodzenia DNA mogą powstawać z wielu powodów. Mogą być to uszkodzenia mechaniczne, zwykłe pipetowanie DNA, jeśli przeprowadzimy je w sposób niewłaściwy, powoduje porwanie tej nici DNA i to porwanie może być na tyle silne, że uniemożliwia lub też bardzo pogarsza jakość wyników reakcji PCR. Jednocześnie, jeśli DNA jest niedoczyszczone, możemy doprowadzić do sytuacji, w której w mieszaninie reakcyjnej znajdą się substancje zwane inhibitorami reakcji, czyli substancje, które w sposób specyficzny i bardzo silny hamują tę reakcję, czyli uniemożliwiają jej zajście. I o tej grupie inhibitorów będziemy za chwilę mówili dokładnie. Czystość DNA ma jakby kilka różnych poziomów, bo z jednej strony najprościej jest przyjąć, że nie dopuszczamy do przedostania się różnych substancji pochodzenia naturalnego do końcowego czystego preparatu DNA. Ale proszę pamiętać, że sam proces oczyszczania DNA może wprowadzić dodatkowe zanieczyszczenia pochodzące z substancji, które były używane w tym procesie. I tą grupą substancji też się zajmiemy za chwilę. Także sam proces oczyszczania może być źródłem dodatkowych, bardzo niebezpiecznych zanieczyszczeń i część przypadków negatywnego wyniku reakcji PCR może być spowodowany błędem laboratoryjnym podczas oczyszczania próbki DNA. Także macie Państwo następną jakby ilustrację tego, że nieobecność produktu reakcji PCR tak naprawdę niczego nie dowodzi. Powodów tego, że mamy tak zwany negatywny wynik reakcji, a w tym przypadku możemy powiedzieć fałszywie negatywny wynik reakcji, bo produkt powinien powstać, ale ze względu na błędy popełnione na wcześniejszych etapach, na przykład na etapie oczyszczania DNA, powodują, że produkt nie powstaje. I do tego będziemy jeszcze wracali.